Dorota kupuje papaje na pośniadaniu, żeby mieć coś na deser. A tutaj taka miła pani sprzedaje w ogóle owoce. Jesteśmy na takiej uliczce, która idzie do plaży, takiej bardzo ładnej. Tam się znajduje. A w tą stronę... O, tu mamy jeszcze 7-Eleven. Mamy drogę, po której idę, zaraz mnie ktoś przejedzie. A tam mamy drogę do miasta. I tak trochę byliśmy dzisiaj na krokach, trochę spacerujemy. Patrz, tam konkurencja, ciekawe jakie były ceny. No, tak. Nie, 40 batów za tą papaję. Im mniejsze stanowisko, tym mniejsi ludzie i tam właśnie częściej kupują. Dokładnie. Idziemy zobaczyć do takiej restauracji jednej albo drugiej, zjemy coś, bo dwie są takie fajne tu po drodze. I nie wiem jeszcze, którą wybrać na śniadanie. A tu jest jeszcze taki czarne coś. Dobra, co to może być? Które? No to. Tak? Cholera, wie, ja nie wiem co to jest. W każdym razie. Hałasuje. Wygląda jak szpital psychiatryczny. Szpital psychiatryczny, no. No na pewno zamknięte, bo jest zbyt brudne i zbyt tam ciemno i nic nie ma, ale ciekawy budynek. A tu właśnie zaraz za nim po lewej stronie jest taka restauracyjka, do której tylko przynajmniej na razie zerkniemy. A druga jest tam u samej góry, po prawej. Sprawdźmy. A, to jest jakieś kafe. A, myślałem, że to jest jakaś restauracja. Co prawda w sumie jest to coś do zjedzenia. Nie wiem co to. Tu 150, 120, tam było 70, 80, 100. Czyli drogo. Ale taki dosyć ładny klimacik. Ogólnie. No, ale bardziej właśnie tak jak mówisz, do picia. Nie do jedzenia. O, Castle? Zamek? Tak? Jaki zamek? Co to za zamek? Castle's Night, nie wiem. Tu w ogóle jest ta ulica cała z tym Nordic. Z czym? Nordic, tu jest Nordic, tam jest Nordic, to wszystko Nordic jakiś ten. Mhm. Rejon. Nordic Rejon, co to jest? Takie. Biura miałem. To też, a to może dom, nie? Cholera wie, tu jakaś restauracyjka. W sumie tu jakaś restauracyjka. Restauracyjek po drodze. Im bliżej plaży, tym drożej. No, im bliżej plaży, tym drożej. O, salon masażu. Welcome. Ale pani spała. Jedna zasnęła, czekając na klientów. Nie doczekałaś. A tu mamy kolejną restauracyjkę. Gram piję 130. 130 za piwo. Za kieszenie. 259, wow, jak drogo. 179. Tutaj są ceny, patrzcie się, tu są ceny. Czekaj, wróćmy tutaj na sekundę. Tu są ceny jakichś tam dań. Wszędzie 179, 169, 179, 199. A w tej restauracji, do której zaraz pójdziemy, to będzie wszystko to samo, tylko bez tej jedynki z przodu. Także takie są różnice. A im więcej ruskich na danym terenie, tym drożej. Volume 1300. To drogo? Czy tanio? No ja płaciłam 1800. No. No, tylko, że zależy jak to robi, nie? A ty jak masz? Jak to jest volume, to jest takie małe volume. Ja mam mega volume. Masz mega? A to jest samo volume. No to tutaj jest samo volume, a ty masz mega volume. To lepiej. Jak ładnie zrobi volume, to i tak jest wystarczająco za taką cenę. 500 watów. No. Różnicy. 10 obiadów. Bo mechaników tutaj jest dużo, a paliwo można kupić nawet w takim miejscu jak to. Patrzcie na to. Tutaj normalnie kupuje się paliwo w butelkach po whisky. 95 albo 91. Normalnie. I się tankuje do skuterka i jedzie dalej, jakby komuś brakło na trasie, a nie byłoby stacji benzynowej. Także. 20 niemożliwe. Chyba za tą butelkę raczej. A tam gdzieś mogło być z pół litra. A nie jest na półkę 50 i 60? Za butelkę? Nie wiem. Takie ceny? Nie wiem. Wiem, że na stacji kosztuje... O, wiedziałem. 40 coś batów za litr. Czyli jakieś 5 zł blisko. Kiedyś było trochę tańsze, teraz jest trochę droższe. No ale jakiejś przesady nie ma. Skuter mieliśmy tu zaparkowany na samej górze. A, tam na samym końcu tej ulicy. A tam sobie poszliśmy pieszo do samego morza. Byliśmy nad morzem, na plaży. Bardzo dużo wody dzisiaj. Przypływ jest taki dosyć mocny, że prawie plaży w ogóle nie ma. O, a to jest T-Max. A to T-Max też jest fajny.
Ja bym chciał teraz Yamaha X-Maxa. Ale T-Max też spoko. O, a tu jest nasz na razie PCX. Chowamy papaje. Tu trzeba nacisnąć. O, później tu. Bagażnik się otwiera. Przeszłam gdzieś mi kasę. No, i możemy iść zapytać, co mają tu do jedzenia. Widzę, został ostatni wolny stolik, bo wcześniej były tylko jeden był zajęty, a teraz tylko jeden został wolny. Ale zobaczymy, co tu mają. Jeszcze pokażę wam tutaj te ceny. No tak jak mówiłem, że tam było wszystko 150, 150, 150, a tu widzicie jest 50, 60. Tu w ogóle nie ma jedynki z przodu, no tutaj tylko za jedną pozycję. A tak to wszystko jest 50, 60. Ciekawe, czy mają jakieś menu, czy trzeba zamówić tam z podwórka. Jak myślisz, mają menu? No nie. Chyba nie? Tam wiemy, co chcemy? Nie za bardzo. Bazil, tylko że... A, bazil. Ja bym chciał właśnie może ten bazil w tym, w Thai sauce. Chicken. Bazyl, Thai sauce. Tam było takie też, muszę zobaczyć. Nie, pani mi zrobi na zamówienie specjalnie. A tu co mają w tym garnuszku? Uuu, patrzcie na to, jakie chili. Wow. Nieźle. Co oni tu jeszcze mają? Jakiś sos rybny raczej. O, patrz, pieprz nawet mają w tej restauracji, ładny. Tu jeszcze jakiś sos. Na pewno ostry. Chili. Tu jest chyba soy sauce. Wygląda jak Maggi. Tu jeszcze jeden sos tam z tyłu. Jeszcze jeden. A tutaj moje jedne z najulubieńszych papryk. W ten sposób przyrządzone. Jak są. Wykałaczki. Tu jeszcze jakieś chili. Tutaj darmowa woda do napicia się jak ktoś chce. Dora się tutaj wachluje. No nic nie dzieje. Dobra, nie wiem co. Czy ktoś do nas przyjdzie, czy ja? Pani na razie jest zajęta, bo gotuje. O, jest pani. Zaraz będziemy składać zamówienie. Dobra, widzę, że trzeba tam podejść. Tam się składa zamówienie. Tak trochę nietypowo. Gdzie jest ten chicken? Gdzieś? Ale chicken co? Czy bazil? Gdzieś? Do you have chicken? One chicken for me? Spicy or not? One chili. Yes. Okay, I take pork. Egg. Mhm. Dobra, w końcu zamówiłem nie to, co chciałem, bo ona nie ma menu, ja nie widzę tego dania i mi jest ciężko wtedy coś tutaj zamówić. Co tam? Chciałam dwie zimne kole. Kole? Miała kole? Powiedziała, że ma. Tak? Wow. Może skoczę do sobie, no ale przynieś. Strzela dwa razy drożej. Taką łyżeczkę na raz i dziękujemy. Głowa zagotowana, spocony. I do kibelka szukać szybko. Powiem ci, że bardzo ładnie ten twój chicken wygląda. I jakie ładne jajeczko jeszcze. Powiem ci, że jak do tego dowalisz jeszcze. O. Thank you. Thank you very much. No proszę bardzo, zimna. Ale dwie to w sumie będzie za dużo. Tej może nie otworzę. No, no, to dobra. To jedna nam wystarczy taka. Ale powiem ci, że bardzo ładnie to wygląda. Takie świeżutkie, jaśniutkie. Wow. Dobrze. No bo pani dopiero zmieliła tego kurczaka i zmarzyła. Pewnie tak. Całkiem możliwe. Poszedłem tam do niej, do tej kuchni, ale bym wam pokazał, jak wygląda. To tak trochę się czaje. Tutaj coś na wynos przygotowane. Coś tam. O, tutaj jakieś świeże jajeczka dostawa. O, tutaj taki boczuś. O, i tutaj pani ma kuchnię. Tu jest jakiś pan kucharz. No i powiem wam, że w takich miejscach smakuje najlepiej. Możecie wierzyć lub nie. Ale tak jest. Wierzysz? Moja. Jesteś twarda? Wątpisz w to? Nie. Nigdy nie wątpiłem. Daj tylko znać, czy są ostre, żebym wiedział, co robić. No, takie suche, ale ostre, no. Mm. Nie mogę powiedzieć, że nie jest ostre, no. Ale nie zadławiłam się, więc nie, no, chyba więc, gorzej. Więc okej. Okay. Ale to jajeczko, jak pięknie wygląda normalnie, takie jakieś świecące, glazurowe, czy jakieś, nie wiem, jak to powiedzieć. Z jednej strony tylko, nie? No, pięknie wygląda. Płynne żółtko, najzdrowsze. 6 zł. To jeszcze kolejna sprawa. Thank you. Ej, ja miałem mieć porka, a wygląda tak samo jak twój chicken. Nie, jak powiedziałeś, że to jest chicken, to jest no, 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 nie, no, na bank. Dobra. Mój jest taki ciemniejszy trochę, trochę inny, no. Trochę inaczej wygląda. Jajeczko. Wszystko jest. Dobra, zabieramy się za jedzenie. Dobra, a ja wam chcę jeszcze tylko powiedzieć, jak się je w Tajlandii, bo ogólnie w Tajlandii nie używa się noża, tylko głównie jak się je taki ryż, takie danie, to je się łyżką i widelcem. I widelec tutaj służy po części trochę jak nóż i służy do nakładania na łyżkę tego, co chcemy zjeść. A praktycznie tylko łyżka służy do tego, żeby włożyć jedzenie do buzi. Tylko łyżką. Nie, widelcem nie wolno w Tajlandii
nakładać jedzenia do buzi. Także tutaj ja. Jeszcze raz tylko pokażę. Widelcem nakładamy na łyżkę. Możemy ugnieść, uklepać. Tak Tajowie też lubią robić. I tylko taką ładnie ułożoną łyżkę, znaczy ładnie ułożone danie na łyżce, możemy łyżką tylko włożyć do buzi. Bez noża, a widelcem nakładamy na łyżkę, a łyżką do buzi. To jest serio, możecie sobie sprawdzić, jak mi nie wierzycie, ale tak jest na bank. Okej, pokażę Wam jeszcze tylko jedną opcję, którą można sobie wybrać na przykład. Jak ktoś nie chciałby zjeść na przykład w takiej pysznej restauracji, jak myśmy teraz zjedli, bo danie były po prostu przepyszne, naprawdę. To patrzcie, jaka tu jest jeszcze opcja. Tu jest jeszcze opcja taka, że można sobie wziąć śniadanie tutaj w tym hotelu, tylko trzeba zgłosić się do recepcji. O, please contact reception desk. I od 6 rano do 11 można zamówić sobie za jakieś 18-19 zł od osoby cały bufet, gdzie po prostu sobie idziemy i wybieramy w hotelu, na restauracji, co chcemy. Czyli wiecie, bierzemy sobie to, pół nie zjadamy, wyrzucamy, bierzemy tutaj sobie jakieś jajeczka, jakieś takie omleciki, połowę wyrzucamy, jak nie mamy ochoty. Tam jakieś smażone boczki, tutaj jakieś chlebki, srebki, soczki, owoce, rogaliki, kawki, mleczka, widzicie. Bierzemy, robimy po grysku i wyrzucamy, o, fasolka po bretońsku, jakieś kiełbaski, jajeczka na pewno, inne rzeczy. No i właśnie, najpierw sobie jemy, później jakieś deserki, kawka, także jeśli ktoś chce, to nie mam problemu. 18-19 zł od osoby. Idziemy tutaj do tego hotelu, do recepcji, tam od przodu, od ulicy i sobie zamawiamy pyszne śniadanko za kilkanaście złotych. Też można. Jak ktoś tylko ma ochotę, to jak najbardziej taka opcja jest. A ja się cieszę, że jestem już po głodówce, bo powiem Wam, że jak się jest na głodówce, to takie to życie jakieś takie niemiłe, jakieś takie niesprawiedliwe, jakieś takie nudne. A jak się już można jeść, skończy już głodówka, to już wtedy jest o wiele lepiej. Zaraz zobaczymy, czy Dorota jest tego samego zdania. Jesteś tego samego zdania, że jak się kończy głodówka, to życie jest jakieś takie milsze, że jakieś takie lepsze, jakieś barwniejsze, że ta Tajlandia jakaś taka ładniejsza, to słońce jakoś tak mocniej świeci. Mówisz o Hasie? Hasie? Nie, o Hasie nie mówiłem. Has jest za nami. Właśnie, że jest fajny hotel. Has jest za nami. Tu, o, tu jest Has. To, co widać tutaj, to jest Has. I tam jest bardzo fajny hotel. Dosyć takie normalne ceny, jakieś tam 150 zł za dobę, jak ktoś potrzebuje się zatrzymać na jeden dzień w Pattaya. W pokojach jest czysto, ładnie, także polecamy Hasa, jak ktoś jest basen w Pattaya. Tutaj. Tu jest basen i widać fajne widoki. Tutaj jest basen, o tu. To tyle na dzisiaj. Piękne śniadanko, żeśmy zjedli. My jedziemy teraz na miasto. Piękne i smaczne. My musimy skoczyć teraz jeszcze na miasto, coś załatwić. No i rozpocząć dopiero dzień, bo jest punktualnie środek dnia. Nun? O, południe, nun chyba, no. No to mamy sam środek, nun. Dopiero zaczynamy dzisiaj dzień. Ale główkę już przygrzało. Dobra, pozdrawiamy, na razie, hej.